Witajcie, drodzy kochani. W całej Europie manifestuje się nam wirus hybryda, który po prostu nie jest dobry dla naszego zdrowia. Powoduje obniżenie wibracji u ludzi. Powoduje pewne komplikacje zdrowotne u ludzi. U osób, które już miały pewne problemy z astmą, miały problemy z płucami, no to właśnie ten wirus właśnie jest bardzo niebezpieczny dla takich ludzi z jakimiś schorzeniami płucnymi. Ja chciałbym od Ciebie dodać, że aronit, czyli wynalazek mojego ojca, podwyższa wibracje, wzmacnia system odpornościowy, powoduje, że zdrowiejemy, powoduje, że ciało zdrowieje, powoduje, że ciało ma swoją silną energię, ponieważ jest wzmocniony system odpornościowy. I właśnie w tych trudnych czasach, kiedy nie wiadomo z jakich stron pojawiają się rozpylone wirusy w różnych krajach, a pojawiają się tu i ówdzie, nie wiadomo z jakich przyczyn, i są i w Stanach, i są i we Włoszech, i w Hiszpanii, i to wszystko się dzieje w jednym i tym samym momencie, drodzy kochani. Także to wszystko bardzo dziwnie wygląda i dlatego właśnie chciałbym Wam polecić właśnie aronit, byście mogli się, drodzy kochani, chronić właśnie przed tymi niskimi wibracjami, które właśnie są nam serwowane prawdopodobnie albo ze samolotów, albo z jakichś ampułek, które są rozpylane gdziekolwiek. Musicie zrozumieć, że choroba to jest niska wibracja. To są po prostu niskie wibracje. Dany wirus, dana choroba, jakiś rak, jakaś leucemia, jakaś infekcja, jakaś grypa. To są, drodzy kochani, niskie wibracje. Osoba albo przebywała w miejscu o niskich wibracjach, albo sama ma niskie wibracje. I żeby te wibracje własne podwyższyć, w kieszeni może mieć w skafandrze aronit. I dzięki czemu po prostu podwyższy sobie własną wibrację na 8000 bovisów. I wówczas osoba zdrowieje. Osoba zdrowa ma te 8000 bovisów. Zdrowa kobieta, zdrowy mężczyzna ma tą energię właśnie 8000 bovisów wysokiej energii. Osoba, która ma chorobę, no, niestety jest na negatywnej stronie, ma niskie energie, bardzo niskie energie niekiedy i po prostu choruje. I wirus się rozwija, i choroba się rozwija w organizmie, i rozwijają się różne bakterie i tak dalej, i tak dalej. Dlaczego? Ponieważ albo przebywamy w miejscu niskowibracyjnym. Niskowibracyjnym może też znaczyć zapromieniowanym od żył wodnych, czy od jakiegoś transformatora, czy możliwe, że jakaś antena do telefonii komórkowej jest bardzo blisko naszego domu. No to po prostu to będzie powodować obniżenie się naszych wibracji. To będzie powodować obniżenie się naszego samopoczucia, nawet depresję i takie niskie stany. Ponieważ niskie wibracje obniżają nasz poziom w organizmie, naszego myślenia, dochodzimy do stanu depresyjnego. Dlaczego? Bo są niskie wibracje. I jeżeli są pozytywne wibracje, dobre wibracje, no to jesteśmy szczęśliwi, jesteśmy uśmiechnięci, nie mamy żadnych problemów. Wszystko jest w takiej harmonii, prawda? To właśnie, drodzy kochani, są różnice poziomu wibracyjnego. Czyli po prostu albo pewni ludzie mają choroby i chorują, mają negatywne wibracje, albo drudzy ludzie są zdrowi, mają wysokie wibracje własne i są na wysokich wibracjach, im po prostu nic nie jest, nie chorują, mają silny system odpornościowy. To właśnie tak to, drodzy kochani, funkcjonuje. Dlatego robię ten właśnie filmik dla Was, żebyście w tych trudnych momentach, gdzie atakuje różnego rodzaju wirusy i tak dalej, bakterie i nie wiadomo co jeszcze, żebyście mieli po prostu ze sobą aronit, żebyście mogli się trwale zabezpieczyć. Ten aronit, on pracuje wiele, wiele lat, także możecie się nim bardzo dobrze zabezpieczyć. I jeszcze raz Was zapraszam na link pod YouTube'em, gdzie możecie aronit zakupić. Ja od Ciebie się żegnam. Robię ten film, żeby Wam pomóc. I do widzenia.